Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, jesteśmy dziś w Leyndell, w popielonym Leyndell, rzecz jasna. I znalazłem tutaj naszego towarzysza od inkantacji, więc stwierdziłem, że zaczniemy tutaj odcinek. Pogadamy z nim. I finally come to understand. The Master is nothing more than a madman. Enchanted by a vain and ruinous delusion. He rejected the perfection of the Golden Order, seeking to supplant our glorious faith with his own. Could there be a more pitiable comedy? Look at it. The culmination of perfection. Burning before our very eyes. Oh, it's you. I finally come to understand. The Master is nothing more enchanted, seeking to supply. Look at it. No cóż, nie mogę z nim pogadać, jeśli chodzi o jakieś cuda, ani nic więcej. Tak więc, no. Jedyne co pozostało, to odnaleźć talerza głowego. Gdzieś powinien też być, tak przynajmniej mnie się wydaje się. Mam przy okazji jakaś znajdźka. Łuk runiczny, miło. Tak, samego talerza głowego nie zlokalizowałem niestety. Ale za to może nie tyle zlokalizowałem, co przypomniałem sobie jednej rzeczy, którą musimy zrobić. A konkretniej mówiąc o tym, wielki run maleni. Odszukuj odosobnioną boską wieżę leżącą za zagubionym wielkim mostem. Wspomniałem sobie właśnie o tym, że coś takiego też jest i musimy się tym zająć. Gdzie to będzie, jak to będzie, niestety nie mam pojęcia. Jednak, na razie się tym nie będziemy zajmować. Bo sam run maleni, nie musimy być szczery, to mnie raczej nie interesuje. Jaki on będzie, ni cholery nie mam pojęcia, ale... Te wielkie runy, jak z początku wydawało się super mechaniką, taką wow, fajne, ciekawe, chcę to, więcej tego. Tak teraz już w sumie są dla mnie niczym. Gram bez nich, świetnie sobie radzę. Jedyny, o którym ewentualnie bym myślał, to jest run zdobyty na samym początku gry, czyli run Godrika. Bo oczywiście Morgoth może mieć jakieś fajne, ten Radahn, nie tyle co dla nikogo, dla kogoś to może być super, ale nie dla mnie. Ja nadal uważam, że najlepszym będzie Godrik, jest Godrik i był Godrik, może zostanie Godrik. Oczywiście nie kwestionuję, że może malenie byłoby lepsze, ale no, no niestety. I tak, z tego co widzę, to tutaj niczego nie ma, więc no. Talerza głowego poszukam sobie na spokojnie, bo moim zdaniem gdzieś powinien być, a może go nie ma, więc na razie się tym nie będę zajmował. Jednak zająłbym się czymś takim, gdyż to jest coś, co przemyślałem, że warto byłoby zobaczyć, dokąd teraz będzie prowadzić ta winda, jakie miejsce nas wrzuci, po co nas wrzuci i inne takie. Bo kto wie, może nawet będzie tutaj coś ciekawego. I... A. No tak. Odjechało. Zapomniałem ją zawołać z powrotem. Bardzo... A, już myślałem, że to jest kwestia, że nie da się przywołać, ale dobra, da się. I tak, dziś właśnie będziemy zbliżać się do zakończenia Elden Ringa. Gdzie go zakończymy? Ja mam totalnie pojęcie. Może tak, może nie. Przekonamy się, jak wrócimy do walki, że tak to nazwę. Tak, jakby to najlepiej powiedzieć. Wiem już, jak to wygląda z trzema palcami dokładniej. I postarałbym się dzisiaj wam to pokazać, może nawet poniekąd zobaczyć, przy czym, jakby to najlepiej powiedzieć, nie będę może ich od razu odczyniał, głównie dlatego, że, brakuje mi teraz słów jak na złość.
No głównie dlatego, że właśnie wolę mieć kopię potem, jak już będziemy dosłownie przed możliwością robienia zakończeń. Przed ostatnim bossem. I jeszcze z efektem trzech palców, żeby móc spokojnie pokazać wam to wszystko. Ale tak, pokażę gdzie, jak i kiedy. I tak, tam wydawało się, że nic nie zmieniło. Tutaj coś się zmieniło, w sumie chyba też nic. Raczej mówiąc... Wiedziałem, że coś tu będzie, ale no nic nie ma. A co za tym idzie? Chyba po prostu marnuję swój czas. Jeśli nie zmienia to faktu, że i tak chcę to zobaczyć. Tam nie razem, jak widziałem, że wszystko jest tak samo, co... To była tylko boska wieża. A jak wiadomo, boska wieża służy tylko do aktywowania runów, a oba runy tej wieży już mamy. No, nie ma co się tym przejmować. Mhm, super, dzięki. Aj, tak, nie przejmujmy się tym. Uwaga, uwaga, czy tutaj coś jest? Chyba niczego nie ma, faktycznie. Nawet windy nie ma, chociaż winda może być na dole, więc to też nie jest takie oczywiste, że jej nie ma. Coś, więc zaraz tak sprawdzimy. Przy okazji atakując ich. Ciekawe, nie padają na jeden cios nadal. Więc jesteśmy słabi. Nie chcę walczyć z tym na koniu. Dobra, chyba będę musiał, więc... Ze wszystkich rzeczy, które tu mam, chyba najlepszym do tego celu będzie właśnie ta błyskawica. No i muszę też przyznać osobiście, że strasznie polubiłem sam ten bełt jakiś tam. Nie pamiętam, jak się nazywa do końca ta broń. Ale ogólnie tą włócznię czy coś. To jest super broń. Naprawdę polubiłem ją. I uważam, że jest to jedna z mocniejszych dostępnych w Elden Ringu. Nadal mi przybija w moim sercu, czy w moim rankingu kosy, ale... Oby te bronie, można powiedzieć, znalazły się z innego powodu w tym wszystkim. Tam przez przypadek całkowity. Bo stwierdziłem, że sobie ją zobaczę i spodobała mi się. Ze względu na swój moveset, sposób walki, obrażenia i inne takie. A ten, jak to się nazywa? Natomiast kosa dostała się tam przez to, że jak testowałem ją, tam miały to swój taki dziwny skok. Zresztą go pamiętacie, na popiele wojny, czy jak się nazywa, na polski. Nawet nie pamiętam. No tak, na tym swoim popiele. I co za tym idzie? Ten skok mnie uratował tam, pamiętacie, w tej grocie jeszcze przy początku historii naszej. Stwierdziłem, że zostanie to moją bronią. W ten sposób pojawiła się broń, która okazała się super. I pod względem movesetu i obrażeń, ale początkowo nawet nie myślałem o niej, jeśli mam być szczery. Wziąłem ją głównie dlatego, że po prostu... O, jak to się nazywa? Była tym czymś, co miało mi... Co mnie uratowało i... Nie, znowu to. Nie chcę z tym walczyć, chociaż... Dobra, to jest otwarta przestrzeń bardziej... Okej, teraz jestem pewien, że nie chcę z tym walczyć, to jest ich trzech, czy... Czekaj, czy trzech? Tak, trzech chyba. Za to mamy łaskę złotego drzewa plus dwa. Ja ci więc legendarne talizmany. Okej. No to chciałem sprawdzić. Głównie od tego, żeby sprawdzić, a tutaj proszę. Mamy to. Czasami moja ciekawskość okazuje się być błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Ale cóż, dobra. Dobra, tak wracając jeszcze teraz na dobre tory, to jesteśmy z powrotem tutaj. Okazuje się, że za tym Gideonem był. No właśnie było to. Że można było sobie spokojnie się tutaj odpocząć. Chociaż tego nie zauważyłem, więc no. Tak. Samo to miejsce związane z tym, jak to się nazywa, z odczynieniem trzech palców i inne rzeczy pokażę wam za chwilę. Ale to mogę powiedzieć, że dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli bezpośrednio jasno pokazane, że no to już czas na walkę z Mariką. Trzy kropki. On powrócił. Pan wreszcie powrócił. Nasz pierwszy władca, by znowu pochwycić eldyński krąg. Okej. Pierwszy władca, by znowu pochwycić eldyński krąg. Chyba majaczy. A jeśli nie majaczy, to... będzie mieć do czynienia z... Jak się nazywał ten ktoś? No... Na G coś był...
Godwin? Nie, Godwin to był ten umarły czy coś. Godrick to był ten zszywaniec. Godfrey, tak, Godfrey. Będziemy mieli z nim do czynienia. Co tu mamy? Leczenie złotego drzewa. Chyba jeszcze jakieś potężniejsze leczenie. Oraz miejsce łaski. A tam mamy dojście już i... w ogóle bossa. Ja nie chcę kolejnego bossa, jeśli mam być szczery. Ale jak trzeba, to trzeba. Dobra, mój arsenał jest chyba prawidłowy. Bierzemy tak. Trzeba oczywiście nasz ulubiony towarzysz broni. Czytajcie, nasza kopia mógł nam pomóc. Łatwo. No i teraz idziemy zobaczyć, co tu będzie. Jak tu będzie i... dwa znaki. Nefeli Lux, czym Lux, wojowniczka oraz... Instyt, wiem kto to jest. Shabiriri. Wezmę go. Skoro mamy dwóch towarzyszy, to czemu nie? Wezwę ich. Przy czym Shabiriri'ego i tak zradzimy, czym prędzej. A, i żeby było jasne. Może to być ostateczna walka, ostateczny boss czy coś, więc nie przejmujcie się tym, mam kopię zapasową mojego zapisu, oczywiście. No i idziemy i... tak. Jeśli to będzie finalny boss, to zobaczycie jako pierwsze zakończenie trzech palców. A dalsze będą te... będzie ten normalny w sumie. Albo będą te normalne, bo po raz kolejny powtarzam. Uważam, że może być ich więcej przez to, że jest... A... zarówno ten... brak mi słów teraz. Że może być zarówno... zakończenie normalne, jak i zakończenie rani. A to tak, minęło wiele czasu, Morgocie. And hard didst thou fight. Tarnished warrior. Spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. Niestety, powróciłem. Niestety, głupie. Nareszcie powróciłem, albo jednak powróciłem, a nie... To be granted audience once more. A nie, niestety, ale dobra. Było, nie było. Wielki ryk, nasza postać się zasłania. A tam mamy chyba do czynienia właśnie... Godfrey. Godfrey. Godfrey, Godfrey. A dobra. Wystarczy, w którym pomaga nam... Nie lampa. Miałem... A, jak to się nazywa? A, pomaga nam Nefeli Lux, wojowniczka oraz Shabiriri i nasza kopia. Walka bardzo niesprawiedliwa, ale... Hej, to są NPC, jak mówiłem, NPC-ów będę używał. Nie będę używał graczy. Prawdziwego online'a. Co ciekawe, jest chyba odporny, albo nawet wręcz nieważliwy na wszystko. I tak, co jeszcze mógłbym tutaj dodać, tak na szybko. Co ciekawe, walczymy z nim po raz drugi. Przy czym mam już nawet achievement za pokonanie go, a tutaj nagle się okazuje, że on nadal jest, co... Powiem wam szczerze... Jak przeczytałem ten dialog, to się nawet spodziewałem, że może on tu być. Albo podejrzewam, że też mógł być dialog, którego wcześniej zauważyłem. Ale jakby było, nie było... Tak czy siak, stało się. I... oczywiście, że druga faza jakaś. No ale wracając. Brakuje mi słów teraz. To już aż za częsty motyw. Niestety, moim zdaniem. Jakiś duch, który też się materializuje, jakaś bestia. Nie rozumiem tego, naprawdę. Czemu tak często... jak to się nazywa? Serosz. Ale właśnie nie rozumiem tego, czemu tak często bossowie jakby wracają. Po raz drugi. A teraz co się tu w ogóle stało? O, nie rozumiem, tak dużo krwi. Nagle to jakiś jakby
rozkrwawiony się stał i co? Chyba nie do końca rozumiem, co się stało. Ktoś mi to wyjaśni? Horalu. Warrior! Okej, nie. Wybaczam, tak się śmieję, ale... Po pierwsze nie rozumiem trochę sytuacji, a po drugie... Mam Nefeli, Lux, czy tam Lu. A tu jest Horak, Lu. Czy to oznacza, że Nefeli pomaga nam pokonać swojego ojca? I że jej ojciec imitował... tego... pierwszego eldyńskiego władcę? To w sumie miał poniekąd sens, bo patrzę na to, że teoretycznie, powiedzmy, pokonaliśmy gościa już. A teraz tutaj nagle, jak to się nazywa, pojawia się niby on, no to... W sumie logiczne, że to podrabianiec, skoro tamtego już pokonaliśmy, chociaż dobra, tamten to był w formie jakiegoś takiego jakby ducha. A jak już wiemy o formach duchów, na przykładzie... jakby to najlepiej powiedzieć... różnych postaci. Może, że to nie była prawdziwa postać. A może była. Teraz w końcu zadziałało. Ale tak. Teraz w końcu zadziałało to osłabienie. Właściwie jest godne korony. Wizerunek Horachs... Horach Lauxa. Czym Lauxa? Nie wiem. Nie wiem, że pokonałem go tak trochę cheezowo, bo miałem wsparcie dwóch NPC-ów i jeszcze swego ducha. Ale jak mówiłem, ja nie będę się ograniczał do tego, co mogę, co nie mogę, jeśli chodzi o moje przyzwania. Jeśli chodzi o NPC-ów. Oboje byli fabularni, więc trzyma się jak najbardziej. Teraz tak, a co my tu mamy? Wizerunek. Horach Lauxa. Będę czytał po swojemu oczywiście. Wyryty w złotym drzewie. Mocnego wynika może zostać blokowana. Kiedy Godfrey, pierwszy alieński władca, został pozbawiony swojej łaski i są wszystkie zabrał ze sobą pewnych krewnych i pruścił ziemię pomiędzy. Gdy długi marsz zmatowieńców dobiegł końca, Godfrey zrzekł się władzy królewskiej, ponownie zostając prostym wojownikiem. Czyli jak to był Godfrey? Nefeli jest córką Godfreya. Ci dopiero. Dobra. Zanim pójdziemy dalej, rzecz jasna, to chcę zobaczyć od razu tutaj, czy jakaś piękna, nowa rzecz z jego wizerunku jest dostępna, którą bym mógł sobie wziąć. Ona niestety jest martwa. Mamy topór Godfreya. Tak. A tutaj popiół wojny, tąpnięcie. I tutaj. Ja jeszcze raz, bo opisu tutaj nie dałem wam chyba wystarczająco. Okej. Ciekawe rzeczy, ale tego nie będę używał. No i dobra. W tym momencie, a żeby było jasne... Tron? Jak się to nazywa? Ldeński tron? Okej, mam nadzieję, że czegoś nie zepsułem, teleportując się tutaj. Nie zepsułem, ale dobra. W tym momencie, żeby było jasne, a jako że idę tam zobaczyć, co tam się będzie działo... A być może nawet nie trzeba będzie walczyć z Mariką, tylko to będzie właśnie już teraz zakończenie. Robię kopię zapisa. I to mówię wprost. Robię kopię zapisa. I po tym, jak zobaczymy zakończenie, jeśli da się je zrobić, albo umrzemy od bossa, który tam będzie, jeśli tam będzie, będziemy zająć się potencjalnie usunięciem trzech palców. Zresztą w sumie pokazaniem, gdzie ich usunąć i pokazaniem też jeszcze jednej rzeczy, która tam przy nich jest. A póki co tak, kolejny poziom w... No, jak to się nazywa, no... Brakuje mi słów. A, wzdęczność? No i tak, widzimy się za chwilę. No dobra. Tak więc idziemy zobaczyć, czy czeka nas tam zakończenie, czy może jeszcze jakieś inne nieszczęście. Katorgi.
Ale dobrze. Kiernie spłynęły i można tu więc wejść. Dotknij złotego światła. Tak też zrobię. I co tu się kryje? Co my tu mamy? Szybko łyknę sobie wody z sokiem, którą mam pod ręką. I... Gdzieś, kiedyś i... Okej. Tu chyba zwisa ta cała Marika. Trzymając się resztek, zniszczona, popękana. Przebita czymś. Ale nagle to wszystko pęka. Co, czyli jednak będzie już zakończenie, jednak... Chciałem powiedzieć, że niczego nie będzie, ale to się rusza. Okej. To się rusza. Wyniszczone, w połowie martwe, popękane, porozpadane. I włosy stają się tego czerwone. To jest muzyka z... prawie że z menu głównego. Symbol gry i całego eldyńskiego kręgu pojawia się na piersi. Jest to Radagon ze Złotego Porządku. Okej. Czyli Marika i Radagon to dosłownie jedna istota. Bo nie rozumiem tego, Radagon to Marika, ale to jest jedna istota, która mnie od razu zabiła przez moje lamienie. Dobra, dobra. Nie rozumiem do końca, czemu Radagon i Marika to jest jedna istota, ale okej, niech tak będzie. Rozginęłem. To idziemy zająć się tym, o czym mówiłem, co obiecałem. A nie tu. Ostatnio tak dużo chodziłem po tym drzewie, że już tylko ono mi w głowie. Ale tak, co to tutaj? O, ciekawa sprawa, że można się tutaj tepnąć, chociaż tam nie mieliśmy niczego, no ale dobra. I teraz tak, mam dwie sprzeczne informacje, jeśli chodzi o to, co teraz tutaj zrobić, żeby usunąć szczypalce. I zajmijmy się, czy w sumie zacznijmy od tej, którą słyszałem jako pierwszą. Raportuję się tutaj, bo tak mi poradzili początkowo. I tak, treść była prosta. Teleportujesz się tutaj, wracasz na Koloseum. Tam będziesz mógł się pozbyć trzech palców. No, więc... Tak. A jeśli to prawda, to super. Nie musimy się niczym przejmować. Wszystko załatwione. Uwaga, uwaga. Czy możemy się ich pozbyć? Chyba... Nie, nie mam. Nie, jest, jest, jest. Już mam, że nie mam tej igły. Nie, nie możemy. A to mniej więcej oznacza, że jednak ta druga rzecz była prawdziwa. Ale zanim to wszystko, to jeszcze tutaj chyba... Powinien usiąść przy tej łasce. W sumie dotknąć nawet, bo się go zwiedzę, nie mam dotkniętej. I to jest trochę ciekawe, bo mogłem się tu lepać, a niby jej nie mam. No ale dobrze. I drugą teorię trzeba sprawdzić. Jeśli druga się okaże prawdziwa, to... Czekają nas dwie rzeczy. Przy czym pierwszą z nich jest to, że będziemy mogli usunąć trzy palce. A drugą jest... jakby to najłatwiej powiedzieć... Drugą jest... Dobra, może nie powinienem tutaj w sumie się z tym bić. A drugą jest, zaraz pokażę wam co. Najpierw muszę zginąć, oczywiście. Ale dobra, spokojnie, spokojnie. Gwiezdny Kluczu, nie irytuj się. Tak dużo dokonałeś niedawno w tym eldeńskim kręgu, że takie pojedyncze śmierci przez twoje lamienia nie są niczym. No i tak. Czeka nas tam, w sumie co ja będę... Co mówił?
czy zwlekł z tym. Skoro i tak zaraz się tam dotrzemy, no tak, zacznie to dziwne określenie. Ale tak, czeka nas tam spotkanie z jeszcze jednym bossem, którego zostawiłem, jak się okazuje, teraz na przedostatniego bossa całej gry. Tam potencjalnie... Dobra, co ja mówię potencjalnie? Ostatniego bossa ze wszystkich, których znam, bo... Powiem tak, nie będę może tutaj zaprzeczał, że jest prawdopodobieństwo, że zostawiłem jakichś bossów. Gdzieś kogoś nie pokonałem, nie wiedziałem, że można gdzieś z kimś walczyć czy coś, oczywiście. Ale ze wszystkich takich większych bossów i ze wszystkiego, co wiedziałem, no to zostawiłem go na przedostatniego bossa. Głównie dlatego, że no... Nie chciałem wcześniej. To jest jedna rzecz. Druga, słyszałem, że to jest naprawdę ciężka bitwa. A ostatnia rzecz to też to, że po prostu bardziej byłem skupiony na robieniu fabuły, odkrywaniu nowych rzeczy, pokonywaniu tych bossów takich, jakby powiedzieć, fabularnych. A jak sam mówiłem, usunięcie trzech palców chciałem zrobić dopiero w momencie, w którym będę przed samym końcem. No i teraz oto tu jesteśmy, dlatego też zdecydowałem się to zrobić. Teraz tak. A jeśli to jest prawda, to będzie bardzo dziwne. Bym się sam tego przynajmniej nie domyślił, jak tam się dostać, więc to po raz kolejny dziękuję za podpowiedzi. To były sensownie zrobione. Chciałem sobie nawet... Chciałem sobie, jakie podpowiedzi, które były sensowne. To były wręcz spoilery, ale nie zdradzały mi wszystkiego. Na całe szczęście. Zdradziły dużo, ale tylko tego, co jest potrzebne poniekąd. Dobra, idziemy. Na ostatnie miejsce. W całym Faru Mazula, które nam zostało prawdopodobnie. Samo serce burzy. Możemy już tego użyć? Uwaga, uwaga. Bo chcę to sprawdzić od razu. Nie możemy. Więc tak... Jak myślałem. I tak jak wiedziałem. Czeka nas to wszystko. Czy tego chcemy, czy nie? Czas zamarzł. Wszystko zamarzło, wszystko zamarło. A nie, jednak się cofa. Sensu i logiki tego wszystkiego nie rozumiem, ale tak, cofa się. I tak, jaki jest sens tego wszystkiego naprawdę? To jest dla mnie tajemnicą, jak to też powtarzam przed chwilą. I teraz budzimy się tutaj, w tym samym miejscu, tylko że jednak innym miejscu. Dlaczego tak było? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak będzie? Nie wiem. Powtarzam to trzeci czy czwarty raz, ale no, taka prawda. Teraz tak. Jesteśmy na pięknej arenie. A ponad nami siedzi... takie dziadostwo. Wielogłowe dziadostwo. I dopóki nie zmierzymy się z tym dziadostwem, to nie ma szans, żebym... chyba odzyskał trzy palce. Chociaż... może... Okej. Mogę. Już mogę. Ale nie. Nie pójdę na taką łatwiznę. Nie będę usuwał trzech palców, dopóki nie pokonamy tego dziadostwa. A jest to... Placidusax. Władca smoków. No. Zobaczmy, jak sobie poradzisz w takim wypadku z... przeznaczoną śmiercią.
Poza tym, że plujesz błyskawicami i że mam mało butelek. Nawet bardzo mało. Okej. Ten atak był przynajmniej dla mnie niezrozumiały. I tak, musimy się szykować na drugą fazę, bo zaraz pewnie będzie. Na życie, jesteśmy przy połowie paska życia. Jak na razie, prawie każdy boss miał drugą fazę przy połowie paska życia. Nieliczni mieli może też na, jakby to powiedzieć, powtórce paska, gdzie niby ich dobiliśmy, ale jednak nie. I gdzie jest? Gdzie ten dziad? Okej. Unikłem go! Na całe szczęście. Okej, złoty ogień ma. Ciekawa sprawa. I co ciekawe, smocze błyskawice są skuteczne przeciwko niemu. Tego nie rozumiem. A to dobra, z drugiej strony, może to jest taka pozostałość trochę po Dark Souls, szczególnie po Soulsach. Niestety zmarnowane. Ale muszę być ostrożny, bo zaraz on się pojawi pewnie znowu. Okej, pojawił się i tym razem jeszcze z błyskawicami ze sobą. Okej. Więc zobaczmy w ogóle, jak zadziała sama w sobie ta błyskawica. Dobry wynik. Nawet bardzo. Okej, trafił mnie niestety. I teraz ten ogień. To może być moja śmierć. Konkretnie byłaby, pewnie. Gdyby nie mięsne pierogi, które mam zawsze w kieszeni. Nie wiem po co. I gdyby nie to, że jeszcze nie mam aktywnej runy. Bo runą też mogę się podleczyć, jeśli trzeba będzie. Dobra, tym razem, jako że nie mam za dużo pierogów, pora na odłamek runiczny. Poleczył mnie tyle co i nic, niestety, więc tak, trucizna z surowego mięsa. Muszę być teraz chyba w ciągłym ruchu, bo te błyskawice tak spadają. Jestem już sam na sam. Okej. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. No dobra. Teraz ciekawe, czy nas pojawi tutaj, czy daleko. Jeśli daleko, to by znowu tam się przychodzić. Okej, czyli znowu tam trzeba dojść. No cóż. W takim wypadku widzimy się za chwilę, jak już będziemy mogli go, ten jak to się nazywa, no, najprościej we świecie znowu spotkać. Dobra, no to to jesteśmy. Idziemy znowu mierzyć się z nim. I tak, jakimiś runami, jeśli miałbym, to się nawet nie będę przejmował. Bo ja tu nie jestem dla run. I tym podobnych. Nie, ja tu jestem po to, żeby go pokonać. I tym samym zadeklarować, że pozostało nam tylko ukończyć Elden Ringa i pokonać Radagonu Marikę. Okej. Żywotność bestii jest może powolna, ale wystarczająca moim zdaniem na to, żeby tutaj, unikając większości ciosów, być w stanie przeżyć. Więc no, jakoś to będzie, poradzimy sobie. Teraz jest dobra okazja do tego, żeby runem śmierci zaatakować. Jakby to w sumie chyba nazwał ten atak zawsze. W ogóle fajnie by też było właśnie, gdyby run śmierci był kolejnym kawałkiem albo jakimś specjalnym czymś. Ale niestety. Zrobili z niego po prostu mechanikę, którą trzeba, jakby coś, co trzeba uwolnić. Ale nic ponad to. Oczywiście go nie widziałem. To jest głupie. Ale no, jak trzeba, to trzeba. I znowu znikł. Okej. I z czarnego ostrza, z runu śmierci dostajesz. Nie zadaję to może olbrzymich obrażeń, ale podoba mi się bardzo. Okej. Jak zaczyna wyć, to lepiej go nie atakować po prostu. Wniosek na przyszłość. Okej, odlatuje, czyli trzeba będzie uważać. Okej.
Niestety znowu dało się na to złapać, tak jak ostatnio. Brawo, ja po prostu. Nie atakuj. Nie atakuj jak wyje, Gwiezdny Kluczu. Nie atakuj jak on wyje. Było mówione. Nie atakuj jak wyje. Zginęłem przez swoją głupotę teraz. No cóż. Podejście numer 3. Dobra, jesteśmy tu znowu. I tym razem walkę rozpoczniemy w trochę innym stanie niż zazwyczaj. Gdyż zrobię to z pomocą... nie ma moich pierogów mięsnych. Czy mogę w ogóle dotworzyć? Chyba nie. To trudno. Chciałem powiedzieć, że z pomocą tego, jak to się nazywa. Run Gudrika. Tak to, że zrobię. Sobie już nawet zrobiłem. No i oto ja i moja kopia idziemy znowu do walki z tym smokiem. Następne podejście, jeśli będą. Postaram się zrobić już może lepiej przygotowanym do tego, niż tak tutaj teraz z marszu, odmawiając zmiany nawet zbroi na jakąś taką lepszą, bardziej odporną na elektrykę. Okej, otrzymałem obrażenia. Okej, dwie butelki, bo wolę być na pełni życia. I tak, ogień. Ogień. Konia wezwać tu niestety nie mogę. A szkoda, bo fajnie by było tu na koniu. I tak, i tak. Dobra. Dźgnij, Gwiezdny Kluczu, dźgnij. Dobrze. Okej, to jest ten atak. O, tutaj trzeba po prostu uciekać jak najdalej. Dobra. Udało się. To teraz masz z runu śmierci. I okej. Teraz musimy być ostrożni, bo zaraz będzie ze swojej niespodzianki szykował. Powietrzne. I chyba... okej, zauważyłem, że... nasz klon potrafi obserwować tego smoka ciągle. Jeśli będziemy patrzeć w tę samą stronę, w którą patrzy klon, prawdopodobnie będziemy bezpieczni. Jak długo oczywiście, jak klon będzie żył, to... Nie oszukujmy się, on ten moment może paść. No, czemu mi nie unikł? Co za jełop. Nikłem przyciska do uników. Okej, znowu to. Dobra. No ale jełopie, nie podchodź, proszę cię. Nie bądź takim jełopem aż. Dobra, dobra. Właśnie czarnogień, jak działa? Nie najgorzej. Ale tak, teraz się tym nie przejmujmy. Próbujmy po prostu przeżyć jak najdłużej. I gościa wykończyć. Okej, te promienie. I znowu te promienie mnie w sumie wykończyły. To nie wiem, czy nie gliczyłem trochę. No, jak on tymi promieniami zaczyna pluć, to szczerze nie wiem, co mam zrobić. Mam prawie pełne życie, a on tymi promieniami tak mi dobija. No cóż, chyba nie pozostało nic innego, jak zwiększyć ewentualnie jakieś odporności na żywioły. Ja, chyba będę musiał lepszą zbroję sobie wybrać. Podejście numer kolejny. Nie wiem, czy to jest czwarte, czy piąte. Ale któryś z tych, więc no. Po prostu kolejne podejście. Do walki z tym smokiem. No. Nie zdążyłem. Znowu. Ale chyba trochę mniej mi zadało. I tak, no po prostu... musimy walczyć. O nie. O nie. Słyszałem, ta włócznia, którą on tam wbija, wygląda bardzo podobnie do naszej broni. Ciekawa sprawa. Okej. Okej. Zobaczmy w ogóle, ile to zada. Tak, ostatecznie. Okej. Może być. Chociaż nie jest to jakaś fascynująca liczba. Dużo więcej to oczywiście bije to.
z runów śmierci. Okej. Okej. Leczenia grupowego nadal nie mam, rzecz jasna. Bo zapomniałem o tym, jestem jałpem. Tak, nadlatuję. Unik. Dobra, daliśmy radę. Unik. Dobra, daliśmy radę. I unik. Dobra, daliśmy radę. Brawo my. I teraz tutaj unik. Nie zdążyłem. A, szkoda. Dobra, teraz byłem poza zasięgiem. Na szczęście tego czegoś. Aha, czyli nawet jego tylny ruch łapą mnie może zabić. Super. Ma to jakiś sens, żeby nie było, no ale... Nie fajnie. Dobra. Odlatuję ponownie. Więc trzeba patrzeć tę samą stronę, co patrzy mój klon. Okej. Trafił mnie niestety. Ale może damy radę. Jakimś cudem. O nie. Zaczęła się ta burza. A ja nie jestem w pełni siły, niedobrze. Jeszcze ten smog nadlatuje. Dobra, unik. Przeżyłem trafienie promieniem. Przeżyłem to, dobra. Jestem sam. Muszę być bardzo ostrożny. Bo jeden głupi błąd będzie po mnie. Ale może damy radę. Okej. Pi. I gwiazdny kluczu. Fajnie, że nie chcesz wypić butelki, kiedy cię o to kategorycznie proszę. A gdybyś ją wypił, to byśmy go pokonali. Wizerunek władcy. Okej, jest pokonany. I możemy się teleportować do jego miejsca. Dobrze. Mamy to. Mamy to. Udało się. Wszyscy bossowie Elden Ringa poza jednym zostali pokonani. A to oznacza jedną rzecz. Odcinek będzie długi, ale ja chcę to zakończyć, więc... Robimy kopię zapisa. Leczymy trzy palce. Lecimy po Radagona. Potem... Jak to się nazywa? Wczytujemy zapisa, pokonuję Radagona jeszcze raz i pokazuję, co się dzieje, jak się ma trzy palce. No więc tutaj jestem. Z naszymi oczami przepełnionymi płomieniem szaleństwa. Używamy igły, by się raz na zawsze wyleczyć. Proszę. Okiełznajemy. Używamy tej igły jako jakiejś wielkiej, magicznej mocy. Nasze oczy są znowu normalne. Jesteśmy wolni. A co za tym idzie, możemy ubrać jakiś normalniejszy hełm. Nie wiem jeszcze który, ale tak, może taki do kompletu. By być w pełni takim teraz. Dobra. Pora iść znowu na starcie z Radagonem. Ej, kurczę, nawet nie wiecie, jak się ekscytuję. To jest takie miłe uczucie, kiedy się przechodzi taką grę jak ta. Tak, tym razem wiemy mniej więcej, co nas tam czeka, więc będzie o tyle łatwiej, że wezwę od razu swojego kolegę i może przezwyciężymy to wszystko. A jeśli nie, no co? Będę się męczył w tym odcinku, może w następnym. Ale przezwyciężymy to, jestem tego pewien. Na 100%. Dobra, to możemy przeminąć, bo to już ostatnio było. Epicka muzyka. Pretendent do tytułu eldyńskiego władcy kontra eldyński władca. Okej, nie wiem co to jest za ruch i nie wiem czy chcecie się dowiedzieć. Ale powinienem chyba ostrożniej trochę podchodzić do tej walki, oszczędzać energię, nie zużywać całej,
A niestety powiem szczerze, że to jest u mnie wielki problem, że nie potrafię patrzeć na mój wskaźnik energii. Często o nim zapominam, a potem się dziwię, że ginę, dajmy na to. Jak ja nie mam energii, nie mam jak unikać, po prostu, bo nie mam za co unikać. Dobra. Błyskawice widzę, że podobają się. Nie widziałem jeszcze, jak ta wyznaczy na śmierć. Mhm. I w sumie nie wiem, czemu dostaję obrażenia. Nawet jak jestem w powietrzu. Ale dobra. Chyba go pokonamy bez żadnych najmniejszych nawet problemów. Myślę, mamy być szczery, to ta walka może dzięki koledze. Może po prostu. Ale nie jest aż taka trudna. I tak. Tym oto pociskiem wykończymy naszego oponenta. Kończąc prawdopodobnie Elden Ringa. Teraz tylko czekać na moment do wybrania zakończenia. Już nic więcej nie pozostało. Oczywiście piękna scenka, która będzie kończyć wszystko. Jakby inaczej, musimy być dobre scenki. W końcu to Elden Ring. I pewnie podobnie jak w Sekiro. Takie tutaj będą właśnie te super sceny różne. Okej. Okay. Czyli to jest ta Great Will, chyba, w takim wypadku? No. Albo i nie. Skoro to przyszło z mieczem, to chyba nie jest dobrze. Chociaż... Może to berło, nie miecz. Ło, gwiazdki. Czyli chyba się robi zakończenie. Jednak. Może to jest zakończenie, to odrani całe. O ile ono ma swoje zakończenie. No ale wydaje mi się, że tak. Nie. To jeszcze jeden boss. Pod postacią eldeńskiej bestii. Powiem szczerze, bardzo chaotyczny to jest i ciężko mi zobaczyć nawet co, jak i gdzie tutaj, więc jeśli przegramy, to tak tylko z góry powiem, może nie być do końca moja wina, czy też wina tego, że no, jest to znowu boss, przy którym kamera nie chce współpracować, więc chyba będę musiał walczyć bez namierzania. Okej. Okej. Albo nie, okej. Okej, powiedziałbym, że nie, okej, jednak. Najgorsze jest to, że tu jest wszędzie woda. Nie wiem, dokąd tak naprawdę ta arena sięga. Ani co to, co się tutaj teraz dzieje. Okej, czyli dobra. Przy tym ataku trzeba po prostu biec, unikając krawędzi. Tak najłatwiej to określić, chyba. A jednocześnie nie dać się trafić. Dobra. A nie dobra, bo to będą te takie gwiazdki. Okej. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to ani trochę. No ale dobra. Nie mnie narzekać. To pierwszy raz, kiedy z tym walczę. Więc jeszcze zrozumiałe, że może być nie najłatwiej. Dobra, no to wracamy. Wracamy.
Okej, okay, mamy Radagona. Czyli tamto coś jest liczone po prostu jako druga faza Radagona. To znaczy, więc i tyle, że muszę być oszczędny co do moich wszystkich rzeczy podczas walki z Radagonem i Mariką, bo podkreślam, Radagon i Marika to jest to samo, jak się okazało. Zaraz to sobie eksploduje. Jak już będzie po eksplozji, to mogę tak zrobić. I albo mi się wydaje, albo hitboxy tego bossa są trochę przesadzone, delikatnie mówiąc. Nie narzekam. Inni mieli jeszcze gorsze te hitboxy. To jest naprawdę nic. Ale nadal, tak, trochę przesadzone. W szczególności na atakach młotkiem, co niektórych. Mhm. No! Nie dało się od tego uciec. Niektóre ataki mają naprawdę natychmiastowe. I tak, z drugiej strony też nie ma co się trzymać sztywno, nie wdawania żadnych zasobów. Tylko po to, żeby potem przegrać, więc... Będę się po prostu wspomagał, oczywiście, częściowo, czym trzeba. Nadal jestem w sumie nieogarem, bo zapomniałem o tym. O leczeniu dla mojego kolegi. A takie zaklęcie leczące znacznie by ułatwiło robotę. Zdecydowanie by to ułatwiło. Jak tak patrzę. Ile życia zostało mojemu koleżce? Będzie martwy. Całą drugą sekwencję będę musiał przechodzić samemu, niestety. Dobra, szybko tylko łykamy to. Łykamy to, żeby być w pełni sił na drugą część. Skip, 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 skip. I walczymy. Nie będzie łatwo. No ale nikt nie oczekiwał, że będzie. Czemu nikt z tego... No! Się nie spodziewał. W ten sposób, więc tak. I chciałem rzucić błyskawicą, ale oczywiście gra mi nie pozwoliła. Teraz, kiedy już chciał, kiedy mi pozwoliła rzucić, to oczywiście bym już to przerwał. Mhm, tak, bo to najlepszy sposób. Po prostu... Nie widzieć żadnego ataku. Blokować mi sterowanie, które się czasami zdarza na tym padzie, nie wiem czemu. Po prostu cieszyć się z tego, że nie mogę wygrać z bossem. Czy coś. Okej. Okay. Dobra, dałem radę. Żywotność bestii w takim wypadku. Teraz zobaczmy, ile ta błyskawica rzeczywiście zrobi. I teraz tak, trzeba biegać, nie możemy się zatrzymać. Bo jak się zatrzymamy, to te gwiazdy nas dobiją. A tak otrzymamy tylko niewielkie obrażenia. Teraz tak, ta bestia robi krąg. Jeśli damy się trafić, to... No, bez przesady. Ile mi to zabrało? Okej, okay, dobra. To w takim razie nowy plan. Spróbować pokonać Radagona bez wsparcia. A jeśli to nie uda... To zakończymy odcinek i w kolejny będziemy po prostu już się męczyć z zakończeniami. Bo tutaj mamy 53 minuty, a nie chciałbym, żeby to trwało ponad godzinę. Więc tak, idziemy, światło oczywiście. Teleportacja, scenka, tak, wszyscy wiemy, co to ma być. I tak, muszę przyznać, to jest tylko moje zdanie, więc proszę się z tym, powiedzmy, nie sugerować czy coś, ale tamta walka, powiem tak, nie żeby była niespodziewana, że coś tego typu może zaistnieć, ale odbiera dramatyzmu i takiej powagi, wielkości tej sytuacji, bo takie, no nie, no, ja tu byłem tylko po to, żeby cię zmęczyć, no on cię wykończy. To jest takie trochę, no, rozumiem zamysł, ale jak na mój gust mogli zrobić jednego
trudniejszego bossa niż tak po prostu dwóch niezwiązanych ze sobą, ale no bo chcą. Nawet jeśli chcesz takie niespodzianki robić, to mogę to zrobić jak to było w Dark Souls 2 i tak wiem, Dark Souls 2 najgorsza część, hurdur. Ale to akurat tam było super zrobione. Mogę powiedzieć tak, ostateczne starcie miał tam dwie bądź trzy części, w zależności od tego jak się poradziło, jak sobie się radziło z niektórymi rzeczami. I co się zrobiło, a co się nie zrobiło. Nie, Radagona nie pokonam bez pomocy mego klona. Niestety. No, nie ma szans. Jestem za słaby. I za słaby umiem unikać. Może ja ci za szybko robię uniki. Tak, to jest chyba lepsze określenie. No więc cóż, no. Chyba nie pozostało nic innego, jak zakończyć to spotkanie. I tak, no, w następnym epizodzie, który będzie już ostatnim, pokonamy Radagona i to dziwne coś, nie pamiętam nawet jak się to nazywało, coś... Nie, nawet nie będę kojarzył teraz tej nazwy, więc mniejsza z tym. Ale tak, w następnym epizodzie, ostatnim, zobaczycie zakończenia, pokonamy to dziadostwo i... No. Miejmy nadzieję, że będzie to szybko, bo... Oczywiście będę starał się jak najszybciej siąść i nagrać ten odcinek, ale... Nie gwarantuję, kiedy on się pokaże. Ale tak, nie będę tu więcej marudził. Na tym kończymy, więc trzymajcie się i hej, hej.